2 Korinther, Kapitel 1. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Das ganze Kapitel. Cały rozdział. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym też współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świętobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak my naszą w dzień Pana naszego Jezusa. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam tak, iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie, nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi,
abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Die beiden Korintherbriefe sind sehr wichtige Briefe. Obydwa listy do Koryntian są bardzo ważnymi listami. Im ersten Korintherbrief sehen wir die örtliche Versammlung in Bezug auf das Zusammenkommen. W pierwszym liście do Koryntian oglądamy te miejscowe zgromadzenie, jeśli chodzi o ich wspólne zgromadzanie się. Wir finden dort die göttlichen Grundsätze. Tam znajdujemy opisane Boże zasady, die gelten für jedes Zusammenkommen als Versammlung, które są obowiązujące do każdego sposobu zgromadzania się. An jedem Ort und zu jeder Zeit. I to na każdym miejscu i w każdym okresie czasu. Der zweite Korintherbrief zeigt uns den Dienst für den Herrn. Drugi list do Koryntian pokazuje nam służbę dla Pana. Zwei wichtige Tatsachen für den Glaubenden. I to są dwie bardzo ważne sprawy dotyczące wierzącego. Nach den Grundsätzen des Wortes Gottes zusammenkommen mit anderen Gläubigen. Aby zgodnie z zasadami zawartymi w Słowie Bożym zgromadzał się razem z innymi wierzącymi. Und den Dienst zu erfüllen, den der Herr einem jeden aufgetragen. I aby wypełniał tą służbę, którą Pan każdemu pojedynczemu zlecił. Wenn wir das erste Kapitel jetzt gelesen haben, tak jak żeśmy teraz przeczytali ten pierwszy rozdział, dann spricht der Apostel Paulus hier von seinem Dienst. To widzimy, że apostoł Paweł mówi tutaj o swojej służbie. Und er tut es auf eine ganz besondere Weise. I on czyni to w bardzo szczególny sposób. Er sagt nicht einfach, der Dienst für den Herrn ist wunderbar. On nie mówi tak całkiem po prostu, służba dla Pana jest cudowna. Er zeigt uns in diesem Kapitel auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. On w tym rozdziale również pokazuje nam te trudności, jakie są z tym służbą związane. Wir können unser Kapitel in drei Teile teilen. My możemy nasz rozdział podzielić teraz na trzy części. Wir sehen in von Vers 3 bis Vers 14. Możemy go rozważać od 1 do 13 wiersza. Dass Paulus in seinem Dienst durch die Leiden des Christus gegangen ist. I widzimy w tych wierszach, że Paweł przez swoją służbę przeszedł przez cierpienia Chrystusowe. Er hat die Leiden des Christus erfahren. On doświadczył tych cierpień Chrystusowych w swojej służbie. Vers 15 bis 17 zeigt uns seine Übungen, den rechten Weg im Dienst zu finden. W wierszach od 15 do 17 oglądamy te wewnętrzne jego ćwiczenia, w jaki sposób, w prawy sposób iść tą drogą. Zu diesem zweiten Teil gehört auch noch Vers 23 und 24. Do tej drugiej części należą jeszcze wiersze 23 i 24. Der dritte Teil ist Vers 18 bis 22. Trzecia część tego rozdziału to wiersze od 18 do 22. Da zeigt er den Charakter des Wortes, das er gepredigt hat. Tutaj nam apostoł pokazuje charakter tego słowa, które nam głosił. Und wir wollen uns heute Abend ein wenig mit diesem Kapitel beschäftigen. I dzisiaj wieczorem chcielibyśmy się troszeczkę zająć tym rozdziałem. Er schreibt in den ersten zwei Versen die Korinther an. On pisze w pierwszych dwóch wierszach do Koryntian. Und zwar in ihrem Kollektiv und auch persönlich. A mianowicie on zwraca się do nich w ogólności do wszystkich, jak również też i całkiem osobiście do każdego z osobna. Das Kollektiv ist die Versammlung Gottes in Korinth. Kolektywnie to możemy oglądać te zgromadzenie Boże w mieście Korynt. Und persönlich sind die Gläubigen alle Heilige. A osobiście to są wszyscy święci wierzący.
Wir finden diese zwei Ausdrücke in Vers 1. Obydwa wyrażenia oglądamy w wierszu pierwszym. Dann wünscht er ihnen Gnade und Friede. A następnie on życzy im łaski i pokoju. Gnade für die Füße, um den Weg zu finden. On życzy łaski dla stóp czy nóg, aby iść za Panem. Und Friede für das Herz in unruhigen Zeiten. A pokoju dla serca w tych niespokojnych czasach. Das benötigen wir immer. My zawsze tego potrzebujemy. Und er wünscht das von Gott, unserem Vater. I on życzy nam tego od Boga, naszego Ojca. Denn die Korinther hatten ein Leben für den Herrn zu leben, für Gott zu leben. Bo Koryntianie żyli życiem poświęconym Bogu. Der Apostel Paulus unterscheidet zwei Dinge sehr klar. Apostoł Paweł odróżnia tutaj bardzo jasno dwie rzeczy. Das Leben des Christen, erstens. Po pierwsze, życie chrześcijan. Und zweitens, der Dienst des Christen. A po drugie, służbę chrześcijan. Im Leben des Christen sind wir besonders mit Gott, dem Vater, verbunden. W tym życiu jako chrześcijanie jesteśmy w szczególny sposób połączeni z Bogiem jako Ojcem. Wir sind seine Kinder. I jesteśmy Jego dziećmi. Und im Dienst sind wir besonders mit dem Herrn Jesus verbunden. A w służbie jesteśmy w szczególny sposób połączeni z Panem Jezusem. Denn er ist der Herr der Ernte. Bo On jest właśnie tym Panem żniwa. Er sendet Arbeiter in seine Ernte. Bo On wysyła pracowników swoich na żniwo. Diese beiden Namen dürfen auch unsere Gebete prägen. I również te dwa imiona powinny cechować nasze modlitwy. Ich komme in Gegenden, wo die Brüder zum Herrn Jesus besonders beten. Ja czasami przyjeżdżam w takie rejony, w których bracia w szczególny sposób się modlą do Pana Jezusa. Ich komme in Länder, wo sie besonders zu Gott dem Vater beten. A przyjeżdżam również i w takie rejony, w których bracia szczególnie modlą się do Boga Ojca. Beides ist richtig. Obydwie rzeczy są właściwe. Und ich will kein Gesetz aufstellen jetzt. I nie mam zamiaru teraz ustanawiać jakichkolwiek zasad postępowania. Aber wenn ich Bedürfnisse habe für mein Leben, ale ja, jeżeli mam jakieś potrzeby dotyczące mojego życia, dann gehe ich zu Gott, meinem Vater. To wtedy ja idę do Boga, mojego Ojca. Wenn ich Fragen habe in Bezug auf den Dienst, jeżeli mam pytania dotyczące mojej służby, dann gehe ich zum Herrn Jesus. Wtedy zwracam się do Pana Jezusa. In Vers 5 spricht der Apostel von den Leiden des Christus. W wierszu 5 apostoł mówi tutaj o cierpieniach Chrystusa. Möchte klar machen, was das ist. Chciałbym jasno pokazać, co to jest. Wenn man dem Herrn dienen möchte, jeśli chce się Panu służyć, dann hat man es mit zwei Dingen zu tun. To spotyka się człowiek z dwoma rzeczami. Erstens mit der Gnade des Herrn. Po pierwsze, spotyka się z łaską Pana. Und zweitens mit dem Widerstand des Feindes. A po drugie, spotyka się ze sprzeciwianiem nieprzyjaciela. Jeder, der dem Herrn dient, każdy, który Panu służy, weiß etwas vom Widerstand des Feindes Gottes. On wie coś na temat tego sprzeciwu ze strony nieprzyjaciela Bożego. Und das hat Paulus besonders erfahren. A to w szczególny sposób doświadczył Paweł. Und das meint er mit den Leiden des Christus. I to właśnie miał na myśli, wspominając te cierpienia Chrystusowe. Und er denkt besonders an das, was er erfahren hat in Ephesus. A on w szczególny sposób myśli o tym, czego doświadczył w Efezie. Davon spricht er besonders hier. I o tym szczególnie on tutaj opowiada. Und er spricht davon in Vers 3 bis 7, indem er zurückdenkt an diese Momente der Gefahr in Ephesus. I w wierszach od 3 do 7 mówi w szczególny sposób o tym, co przeżywał z niebezpieczeństw w tym mieście Efes. Aber er spricht nicht von den Gefahren, ale nie mówi o niebezpieczeństwach, sondern er spricht von seinem Gott, den er darin erfahren hat.
ale on mówi tutaj o swoim Bogu, który go przeprowadził. Er hat diesen Gott erfahren als den Vater der Erbarmungen. On doświadczył, że Bóg jest Ojcem Miłosierdzia. Das ist Gott, der Mitgefühl hat mit uns, wenn wir durch schwere Tage gehen. To jest Bóg, który ma współczucie dla nas, gdy idziemy przez te trudne dni. Und er hat den Gott allen Trostes erfahren. Ale on również i doświadczył Boga wszelkiej pociechy. Er hat Gott erfahren in Aktion zu seiner Stützung und Befreiung. On Boga doświadczył jako tego, który wkroczył do akcji, aby go podeprzeć i aby go uwolnić. Und er hat diesen Trost erfahren. I on również doświadczył tej pociechy. Des Mitleids und der Stützung. Tego współczucia i wsparcia. Damit er andere trösten kann. Aby mógł i też innych pocieszać. Wir sehen hier einen wichtigen christlichen Grundsatz. Oglądamy tutaj bardzo ważną chrześcijańską zasadę. Wir glauben, wenn wir etwas von Gott empfangen. My wierzący, jeżeli coś od Boga otrzymujemy, dann haben wir es empfangen, um es anderen weiterzugeben. To otrzymujemy po to, aby innym dalej to podawać. Das ist wahr mit dem Evangelium. To jest prawdziwe, co do, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Wenn wir dieses wunderbare Heil im Herrn Jesus empfangen haben, bo jeżeli żeśmy otrzymali te cudowne zbawienie w Panu Jezusie, to otrzymujemy również i zlecenie, aby dalej podawać. Ja mam nadzieję i myślę, że wszyscy w Polsce są pilnie zajęci taką czynnością. A jeżeli ktoś doświadczył pociechy w ciężkich dniach, to doświadczył tego po to, aby też potrafił innych pocieszać. A w wierszu 5 oglądamy coś bardzo cudownego. Gdy te trudności zaczynają się piętrzyć w naszym życiu, to również i wzmacnia się ta pociecha, którą od Boga otrzymujemy. Und er sagt, dasselbe, Paulus sagt dasselbe, was ich erfahren habe. I Paweł mówi, że to samo, co ja sam doświadczyłem, das dürfen die Korinther auch erfahren. To mogą doświadczać również Koryntianie und auch die Geschwister von Polen. I również wierzący z Polski, denn wir haben es mit, alle mit demselben Gott zu tun. Bo my wszyscy mamy do czynienia z tym samym Bogiem. Diese Hoffnung, Vers 7, ist für Paulus fest. I tak jak czytamy w wierszu 7, ta nadzieja jest mocna dla Pawła. Wenn er also zurückdrängt an die Bedrängnis in Ephesus in Vers 3 bis 7. A więc jeżeli on teraz sobie wspomina na te uciski, jakie doświadczył w Efezie i to pisze o tym w wierszach od 3 do 7, dann preist er Gott den Vater. To z tego wszystkiego wypływa wysławianie Boga Ojca. Aber in Vers 8 bis 10 erinnert er sich, wie ihm zumute war, als er in der Schwierigkeit stand. Ale w wierszach od 8 do 10 przypomina sobie o tym, jakiego doświadczył uczucia, jak się czuł w chwili, gdy przechodził przez te cierpienia. Und er schämt sich nicht, das den Korinthern und uns mitzuteilen. I on nie wstydzi się tego, aby Koryntianom, a tym samym również nam, o tym wszystkim opisać. Er will nicht, dass uns unbekannt ist. On nie chce, abyśmy nie wiedzieli o tym, dass dieser treue Knecht des Herrn, że ten wierny sługa Pana in dieser gefahrvollen Tagen in Ephesus, w tych dniach pełnych niebezpieczeństwa w Efezie, an seinem Leben verzweifelte. On zwątpił co do swojego życia. Im ersten Korintherbrief hat er den Korinthern geschrieben. On w pierwszym liście do Koryntian napisał do Koryntian: Gott ist treu. Bóg jest wierny. Er wird euch nicht über Vermögen versuchen.
On nie będzie was doświadczał czy próbował ponad możliwości zniesienia tego przez was. Aber als er in Bedrängnis war in Ephesus, ale gdy on sam znalazł się w ucisku w Efezie, da sagt er in Vers 8 unseres Kapitels, to on powiedział, co czytamy w wierszu 8 naszego rozdziału, dass er empfand Übervermögen versucht zu werden, że on był ponad miarę i ponad siły obciążony i doświadczany, so dass er selbst am Leben verzweifelte. Także nieomal zwątpił o życiu swoim. Und er hatte das Urteil des Todes in sich. I on już widział przed sobą czekający go wyrok śmierci. Er sah nur noch den Tod vor sich und hatte mit dem Leben abgeschlossen. On przed sobą widział już tylko śmierć i pożegnał się z życiem. Und er erkannte auch, warum der Herr ihn in diese Not geführt hat. Ale on również i poznał, dlaczego Pan go do takiego doświadczenia doprowadził. Dass er ganz zu Ende kam mit dem Selbstvertrauen. Tylko po to, aby on zakończył z, ufać samemu sobie. Und sein ganzes Vertrauen auf den Gott setzte, der Tote auferweckt. I całe swoje zaufanie położył na Bogu, który jest w stanie wzbudzić i umarłych. Ten wunderbary Satz am Ende von Vers 9. To jest cudowne zdanie zapisane pod koniec 9 wiersza. Das ist der Grund, warum Gott uns in aussichtslose Momente führt. To jest właśnie powód tego, dlaczego Bóg nas czasami w życiu wprowadza w sytuacje beznadziejne. Damit wir endlich aufhören, auf uns selbst zu vertrauen. Abyśmy w końcu zaprzestali ufania samemu sobie und nur noch auf Gott vertrauen. I tylko zaczęli ufać Bogu. Aber in Vers 11 macht er den Korinthen klar, ale w wierszu 11 on tutaj jasno pokazuje Koryntianom, obwohl er seine ganze Rettung in Ephesus Gott zuschrieb, pomimo że on cały swój ratunek, jaki doświadczył w Efezie, przypisywał samemu Bogu, dass die Korinther mitgewirkt hatten. To jednak on tutaj wspomina, że Koryntianie współdziałali z nim. Denn sie hatten für Paulus gebetet. Dlatego, że oni modlili się za Pawłem. Wir dürfen nie gering achten die Gebete der Geschwister. Nigdy nie powinniśmy nie doceniać modlitw tych wierzących. Und wir wollen das verwirklichen in unserem Leben. I chcemy to urzeczywistnić w naszym życiu. Wenn ein Bruder oder eine Schwester in eine besondere Not kommt. Jeżeli jakiś brat albo siostra znajdują się w szczególnym rodzaju ucisku, biedy, für sie zu beten. Abyśmy nie przestawali się za nimi modlić. Diese Gebete steigen auf zum Thron der Gnade. Bo te modlitwy wstępują w górę przed tron łaski. Und sie werden von Gott erhört. I one bywają przez Boga wysłuchiwane. Auf seine Weise, auf seine vollkommene Weise zu seiner Zeit. I to w doskonały sposób i we właściwym dla Boga czasie. Paulus nennt diese Gebete Gnadengaben. Paweł nazywa te modlitwy darami łaski. Die Gnadengabe der vielen der Korinther in den Gebeten für ihn. To jest ten dar łaski w tych modlitwach wielu Koryntian, którzy się modlili za nim. Aber damit man die Gebete der Geschwister beanspruchen darf, ale aby móc liczyć na modlitwy wierzących, muss unser Leben mit dem Herrn in Ordnung sein. To nasze życie musi najpierw być w porządku z Bogiem. Und das, dieses Thema berührt Paulus in Vers 12 bis 14. I takim tematem Paweł się zajmuje w wierszach od 12 do 14. Er sagt, das Zeugnis unseres Gewissens ist, on mówi, że to świadectwo sumienia naszego jest takie, dass in Einfalt und Lauterkeit gewandelt haben, Gottes gewandelt, że wiedliśmy życie na tym świecie w świętobliwości i czystości Bożej, nicht in fleischlicher Weisheit, i to nie w cielesnej mądrości, sondern in der Gnade Gottes. Lecz w łasce Bożej. Dieser Apostel Paulus lebte in der Gnade Gottes. Tak, apostoł Paweł żył w tej łasce Bożej.
Er hatte nicht einen gesetzlichen Geist. On nie miał ducha zakonnego. Wir sind in Tagen des Niedergangs und Verfalls. My jesteśmy teraz w dniach upadku i gdy wszyscy zawodzą wokoło. Und es kommen im Volk Gottes Dinge vor, die uns tief beschämen. I w ludzie Bożym pojawiają się rzeczy, które nas do głębi zawstydzają. Und wenn wir das sehen, sind wir in Gefahr, in eine gesetzliche Haltung zu kommen. I gdy my to widzimy, to jesteśmy wtedy w niebezpieczeństwie, aby samemu zająć stanowisko zakonne. Wir wollen Gebote und Verbote aufstellen. I chcielibyśmy ustanawiać przykazania i zakazy. Dieser Gefahr ist Paulus nicht erlegen. I takiemu niebezpieczeństwu Paweł nie uległ. Er ist wirklich in der Gnade Gottes gewandelt. On rzeczywiście w łasce Bożej pielgrzymował. Und er konnte dem jungen Timotheus schreiben. I on mógł do tego młodego Tymoteusza napisać. Angesichts der schweren Zeiten der letzten Tage. Że w obliczu tych ciężkich czasów, w tych obecnych dniach, 2. Timotheus 2, Vers 1. 2. Tymoteusza, 2 rozdział, 1 wiersz. Du nun mein Kind. Ty, synu mój, erstarke in der Gnade. Ty wzmacniaj się w łasce. Wenn wir uns aufhalten mit unserem Herzen in der Gnade, die wir von Gott empfangen haben, jeżeli w naszym sercu będziemy się trzymali tej łaski, którą żeśmy w Bogu otrzymali, dann wird das uns führen zu einem Leben der Lauterkeit, to doprowadzi nas do prowadzenia życia w szczerości und der Einfalt Gottes. I w prostocie, czy w czystości Bożej. Und er hat in der Gnade Gottes gewandelt gegenüber der Welt, der Menschen dieser Welt. I on chodził w tej łasce Bożej i to w stosunku do tych ludzi tego świata, aber auch gegenüber den Gläubigen. Ale również i w stosunku do wierzących. Es ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen. Dobrze jest, jeżeli sobie samemu postawimy to pytanie. Wie benehmen wir uns gegenüber den Ungläubigen? W jaki sposób my się zachowujemy w stosunku do wierzących? Wie benehmen wir uns gegenüber den Gläubigen? I w jaki sposób zachowujemy się w stosunku niewierzących? Paulus hatte in Bezug auf beide in der Gnade Gottes gewandelt. I Paweł w stosunku do obydwóch tych grup ludzi pielgrzymował w łasce. Und er sagt zu den Korinthern, ihr kennet das. I on mówi do Koryntian, wy to wszystko znacie. Ihr kennet diese Wahrheit des Wandelns in der Gnade Gottes. Wy znacie tą prawdę pielgrzymowania w łasce Bożej. Und er wünscht, dass sie das auch mit ihrem Herzen anerkennen. I on życzy im, aby i oni to całym swoim sercem uznawali. Ich hoffe, dass ihr im Polnischen auch diese zwei Wörter habt. Mam nadzieję, że również i w polskim te słowa są tak oddane. In Vers 13, w wierszu 13. Etwas kennen ist eine Sache. Coś znać to jest jedna strona. Zrozumiecie? In Vers 13. Und völlig versteht. Ja, so haben wir das. Verstehen. Verstehen und erkennen. Verstehen ist mit dem Kopf. Zrozumieć można głową. Und ganz verstehen ist mit dem Herzen. A całkowicie zrozumieć to można sercem. Mit dem Herzen bejahen. I zgodzić się w swoim sercu. Und er hofft, dass sie das nicht nur mit dem Herzen jetzt bejahen. I on ma nadzieję, że oni w swoim sercu zgodzą się z tym nie tylko teraz, sondern er hofft und glaubt, dass sie darin festbleiben bis ans Ende. Ale on ma nadzieję i życzy im tego, aby oni w tym pozostali aż do końca. Das dritte ist eine wichtige Mahnung an uns
ältere Geschwister. Trzecią rzeczą jest bardzo ważne napomnienie dla nas wszystkich starszych wierzących. Diese drei Tatsachen gelten für die ganze Wahrheit des Wortes Gottes. I te trzy rzeczy są obowiązujące w stosunku do całej prawdy Słowa Bożego. Es geht darum, sie zu kennen, chodzi o to, abyśmy je znali, mit dem Herzen zu bejahen, abyśmy się w sercach naszych z tym zgodzili und darin fest zu bleiben. I abyśmy w tym dalej trwali. Und jedes Alter hat seine Gefahren. I każdy wiek, czy... Z każdym wiekiem związane są niebezpieczeństwa. Und ich möchte uns ältere an das Wort erinnern. A ja nam starszym chciałbym przypomnieć o tym słowie. Wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Kto myśli, że stoi, to niech zwróci na to uwagę, aby nie upadł. Und sagt dann, dass sie ihn zum Teil anerkannt. On im tutaj mówi, że oni go w tym uznali częściowo. Bin ich sicher, was er meint in Vers 14? Jestem pewny, to co on myśli w wierszu 14. Ob er meint, dass nur ein Teil der Korinther es anerkannt hat? Nie wiem, czy on myśli tutaj, czy część Koryntian go uznała. Oder ob die Korinther nur ein Teil der Wahrheit anerkannt hat. Albo czy Koryntianie jako całość tylko część prawdy uznali. Möchte gerne die Gedanken der Brüder darüber hören. Chciałbym chętnie usłyszeć, jakie myśli mają na ten temat bracia. In Vers 15 bis Vers 17 zeigt er seine Übungen. Od 14 do 15 wiersza pokazuje on swoje doświadczenia. Wenn man dem Herrn dienen möchte, jeśli ktoś chce Panu służyć, dann ist es mit vielen Übungen und Fragen verbunden, was der Herr von einem wünscht. To z pewnością jest to połączone z wieloma ćwiczeniami i pytaniami, co Pan sobie od każdego z nas osobna życzy. Und er sagt in Vers 15, dass er zu den Korinthern kommen wollte. I on mówi w wierszu 15, że on chciał dawniej przyjść do Koryntian. Und dann ist er doch nicht gekommen. A jednak nie przyszedł do nich. Und es war die Gefahr, dass die Korinther dachten, er sei leichtfertig in seinen Überlegungen. I on nie chciałby, aby Koryntianie sobie pomyśleli, że on jest lekkomyślny w podejmowaniu decyzji. Wenn ein Diener an sein Kommen ankündigt, jeśli jakiś sługa daje jakieś oznaki tego, żeby, że chciałby przyjść, wenn er dann doch nicht kommt, a jeśli potem nie przyjdzie, dann könnte der Gedanke kommen, dass er leichtfertig handelt. To może bardzo łatwo powstać myśl u wierzących, że on lekkomyślnie postępuje. Aber wir sehen etwas Wichtiges in der Leitung des Geistes für den Diener. Ale widzimy coś bardzo ważnego w tym kierownictwie Ducha Świętego dla jego sługi. Das ihn begreift auch, dass die Kenntnis der Umstände von denen, an denen er dient, że on również i brał pod uwagę te okoliczności, w których on służył, dass ihn begreift auch die Überlegungen und Gedanken des Dieners, i że on bierze pod uwagę również też i te rozmyślanie czy namyślanie się tego sługi. Ein Diener des Herrn wird nicht geleitet durch den Geist, wie die Ungläubigen durch Dämonen geleitet werden. Sługa Pana nie jest prowadzony przez ducha tak, jak człowiek niewierzący prowadzony jest przez demony. Indem ihr Verstand ausgeschaltet wird. W tym momencie są wyłączone jego zmysły. Die Leitung des Geistes ihn begreift auch den Verstand, die Gedanken des Dieners. Prowadzenie przez Ducha włącza również też i nasz rozum. Und er zeigt in Vers 23 und 24, i on pokazuje w wierszu 23 i 24, dass er drei Gründe hatte, warum er nicht zu den Korinthern gekommen ist. On wymienia w tych wierszach trzy powody, dlaczego on nie przyszedł do Koryntian.
Erstens wollte er sie schonen. Po pierwsze, on chciał ich oszczędzić. Denn wenn er gleich gekommen wäre, hätte er sie schwer tadeln müssen. Bo gdyby on natychmiast do nich przyszedł, to musiałby ich bardzo ciężko napominać. Und da war er gehemmt zu kommen, denn er wollte sie schonen. I w tym on był powstrzymany przed szybkim przyjściem, bo chciał ich oszczędzić. Zweitens, Vers 24. Druga rzecz jest w 24 wierszu. Wollte er nicht über ihren Glauben herrschen. On nie chciał panować nad ich wiarą. Er wollte nicht seine apostolische Autorität geltend machen. On nie chciał, aby ten autorytet apostolski był widziany. Sondern er wollte ihr Herz erreichen. Ale on chciał dotrzeć do ich serca. Das weiß jeder Familienvater. O tym wie każdy ojciec rodziny. Er hat Autorität von Gott über seine Kinder. Każdy ojciec otrzymał od Boga autorytet nad swoimi dziećmi. Und er muss sie auch geltend machen manchmal. I czasami musi skorzystać z tego autorytetu. Aber wenn er nicht die Herzen der Kinder erreicht, ale jeżeli nie dociera w tym do serc dzieci, dann ist langfristig nichts erreicht. To w długiej perspektywie czasu można powiedzieć, że niczego nie osiągnął. Das ist auch im Zusammenkommen als Versammlung wahr. To również jest prawdziwe w stosunku do zgromadzenia. Auch da gibt es Brüder, i w zgromadzeniu są bracia, die aufgrund ihres sittlichen Verhaltens Autorität besitzen, którzy na podstawie swojego poprawnego, moralnego zachowania się posiadają odpowiedni autorytet w zborze. Und sie müssen sie auch manchmal gebrauchen. I czasami tacy bracia muszą skorzystać z tego autorytetu. A wenn das Herz der Geschwister nicht erreicht wird, ale jeżeli przy tym nie docierają do serca wierzących, dann ist nichts erreicht auf die Länge. To w dłuższej perspektywie czasu niczego nie osiągają. Zweitens also wollte er nicht über ihren Glauben herrschen. A więc po drugie, on nie chciał panować nad ich wiarą. Und drittens wollte er Mitarbeiter ihrer Freude werden. A po trzecie, on chciał być współpracownikiem ich radości. Und wenn wir die zwei Briefe der Korinther kennen, jeżeli my znamy te dwa listy Koryntian, dann ist es die Freude der Wiederherstellung der Korinther. To oglądamy właśnie tą wielką radość tego ponownego uporządkowania zboru w Koryncie. Jest to szczególna radość tego sługi pańskiego, że jeżeli widzi, że coś nie jest w porządku u tych, którym on usługuje, es wird eingesehen und geordnet, że potem widzi, że to zostało uznane i uporządkowane. Und es gibt eine Wiederherstellung. I nastąpiło odnowienie wśród wierzących. Das ist eine tiefe Freude des Dieners. To z pewnością jest to powodem do głębokiej radości tego sługi. Das war der Grund, warum er nicht zu den Korinthern gekommen ist. Takie były powody, dlaczego on nie przyszedł do Koryntian. Es war nicht Leichtfertigkeit. To nie była lekkomyślność. Er hat das nicht nach dem Fleische sich vorgenommen. On o tym nie postanowił tylko cieleśnie. Und sein Reden war nicht ja, ja, nein, nein. A jego słowa nie były tak, tak i nie, nie. Das bedeutet, dass er nicht manchmal ja und dann wieder nein sagt. A to oznacza, że on nie powiedział czasami tak, a potem od razu nie. Das bedeutet, dass seine Entschlüsse nicht unsichere Entschlüsse waren. A to oznacza, że jego rozstrzygnięcia nie były rozstrzygnięciami niepewnymi. Nein, er hat sie mit dem Herrn gefasst. Nie, on je podejmował razem z Panem. Und das leitet ihn dazu über sein Wort zu sprechen, das er verkündigt hat. I to nakłoniło go do tego, aby głosić im słowo.
Wir kommen jetzt zu Vers 18 bis 22. I teraz przejdziemy na te wiersze od 18 do 22. Er fängt an, noch einmal zu sagen, Gott aber ist treu. I on zaczyna te wiersze znowu od słów, Bóg jest wierny. Das hat er ihnen schon im ersten Korintherbrief geschrieben. Już te słowa do nich napisał w pierwszym liście do Koryntian. Und wir sprechen oft von der Gnade Gottes. My często mówimy o łasce Bożej. Aber ich glaube, wir sprechen zu wenig von der Treue Gottes. Ale wydaje mi się, że za mało mówimy o wierności Bożej. Gott gibt uns sein Wort. Bóg daje nam swoje słowo. Er steht treu zu seinem Wort. On jest wierny swojemu słowu. Und er steht auch treu zu uns. I on również jest wierny w stosunku do nas. Das dürfen wir erfahren im Leben des Glaubens. Możemy tego doświadczać w życiu wiary. Das Wort treu bedeutet zueinander stehen. To słowo wierny oznacza, że jeden stanąć przy drugim. Und Gott steht zu den seinen. I Bóg stanął przy tych, którzy są Jego. Und das Wort des Apostels Paulus an die Korinther war nicht unsicher. A to słowo skierowane przez apostoła Pawła do Koryntian nie było jakimś niepewnym słowem. Das sagt er in Vers 18. O tym mówi w wierszu 18. Es ist nicht ja und nein. To słowo nie było równocześnie tak i nie. Und dann spricht er vom Zentrum seiner Botschaft. A dalej on mówi o tym centrum jego zwiastowania. Und das ist jetzt wichtig für jeden Diener, der am Worte dient. I to jest teraz ważne dla każdego sługi, który usługuje słowem. Der Apostel Paulus hat Christus verkündigt. Apostoł Paweł głosił Chrystusa. In seiner ganzen Fülle und Vollkommenheit. W całej jego pełni i doskonałości. Das ist das Zentrum jeder christlichen Botschaft. To jest centrum każdego poselstwa chrześcijańskiego. Es ist nicht einfach christliche Wahrheit. To nie jest tylko tak po prostu chrześcijańska prawda, sondern wir predigen eine Person. Ale my głosimy pewną osobę. Und es ist die Person des Sohnes Gottes. I to jest osoba Syna Bożego. Er ist, unser Herr Jesus ist Gott von Ewigkeit. Nasz Pan Jezus jest Bogiem od wieczności. Und er ist in einer Gemeinschaft mit dem Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. I on jest w społeczności z Ojcem od wieczności do wieczności. Er ist in Wahrheit der ewige Sohn. On jest wprawdzie tym wiecznym Synem. Und er ist dieser Jesus, der in Reinheit und Vollkommenheit auf Erden gelebt hat. I to jest ten Jezus, który w czystości i w doskonałości żył na ziemi. Ich weiß, dass ich nicht durch sein Leben gerettet worden bin. Ja wiem, że nie jestem uratowany przez jego życie. Nein, mein Heiland ist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Nie, mój Zbawiciel za mnie zmarł na krzyżu Golgoty. Aber damit er mein Stellvertreter sein konnte, ale aby mógł być moim zastępcą, musste er selbst rein und heilig sein. To sam musiał być czystym i świętym. Nur darum konnte er meine Sünden tragen. Tylko wtedy mógł ponieść moje grzechy. Nur darum konnte er für mich zur Sünde gemacht werden. I tylko wtedy mógł być dla mnie uczyniony grzechem. Können das heute Abend hier in diesem Saal alle sagen? Czy dzisiaj wieczorem wszyscy, co są w tej sali, mogą tak to powiedzieć o samym sobie? Der Herr Jesus ist mein persönlicher Heiland. Pan Jezus jest moim osobistym Zbawicielem. Ich habe ihm meine Sünden bekannt. Ja wyznałem mu moje grzechy. Ich habe geglaubt an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. Ja uwierzyłem w imię i w dzieło Pana Jezusa. Ich bin geborgen in seiner Hand. Jestem ukryty w Jego ręku. Ich habe Frieden mit Gott. I mam pokój z Bogiem. Glückliche Menschen. To są, so sprechen dürfen durch Gottes Gnade. To są szczęśliwi ludzie, którzy mogą tak mówić dzięki łasce Bożej. Er hat ihnen Jesus verkündigt, der hier auf Erden in Niedrigkeit lebte und starb. On mógł im głosić Jezusa, który tutaj
W takim uniżeniu na ziemi żył i umarł. Er hat ihnen auch Christus verkündigt, der auferstanden, hinaufgestiegen in den Himmel und verherrlicht droben ist. Ale on również im głosił Chrystusa, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, w górę i zasiadł na tronie w niebie. Etwas später in diesem Brief richtet er die Blicke der Korinther nach dem Himmel. W późniejszych rozdziałach tego listu on kieruje spojrzenia Koryntian na niebo. Und er ruft ihnen zu, i on woła do nich, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, że my wszyscy teraz z odkrytym obliczem die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Możemy oglądać tą chwałę Pańską. Da meint er die Herrlichkeit dessen, der zu Rechten Gottes ist. A miał na myśli chwałę tego, który jest po prawicy Bożej. Und wer das tut in Wirklichkeit, i kto w rzeczywistości to uczyni, der wird verwandelt. Ten będzie przemieniony. Als Moses in der Gegenwart Gottes auf dem Berg war, gdy Mojżesz znalazł się w obecności Bożej na górze, kam er vom Berg herab und sein Angesicht strahlte. On stąpił z góry na dół i jego twarz promieniowała. Und er wusste es nicht. A on o tym nawet nie wiedział. Und das ist dieses verwandelt werden, wenn wir in den Himmel blicken und Christus dort sehen. To jest właśnie to przemienienie, gdy spoglądamy w niebo i oglądamy Chrystusa. Und diese Person hat er ihnen gepredigt. I on im tą osobę głosił. Und das war eine sichere Botschaft. I to było poselstwo pewne. Und er spricht die mit dieser Person verbundenen Verheißungen. I on mówi również o tych obietnicach, jakie są z tą osobą związane. Wir haben in Verbindung mit dem Sohn Gottes Jesus Christus. My w związku z tą osobą Syna Bożego Jezusa Chrystusa Erlösung und Vergebung. Otrzymaliśmy odkupienie i przebaczenie. Wir haben ewiges Leben bekommen durch ihn. Otrzymaliśmy życie wieczne przez Niego. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. I staliśmy się Bożą sprawiedliwością w Nim. Wir haben den Heiligen Geist bekommen von ihm. My otrzymaliśmy Ducha Świętego od Niego. Und wir werden in die Herrlichkeit gehen zu ihm. I my pójdziemy do chwały do Niego. Das sind die Verheißungen. Takie są te obietnice. Das Beste für den Glaubenden kommt noch. A to, co najlepsze dla wierzącego, to jeszcze nastanie, wenn wir eintreten in seine Herrlichkeit. Gdy my wkroczymy w chwałę Jego. Und so viele dieser Verheißungen sind, i jak wiele jest tych różnych obietnic, in ihm ist das ja. To w Nim one wszystkie są tak. Diese christlichen Verheißungen, te chrześcijańskie obietnice, hat der Vater dem Sohn gegeben in den Ewigkeiten vor der Zeit. Ojciec darował Synowi już w tej wieczności przeszłej. Das könnt ihr finden am Anfang des zweiten Timotheusbriefes. O tym jest mowa na początku drugiego listu do Tymoteusza und am Anfang des Titusbriefes. I na początku listu Tytusa. Diese Verheißung des ewigen Lebens, i ta obietnica życia wiecznego, hat der Vater dem Sohn verheißen in der Ewigkeit vor der Zeit. Ojciec przyobiecał Synowi w przeszłej wieczności. Und dann kam der Sohn auf Erden und starb am Kreuz auf Golgatha. I wtedy przyszedł Syn na ziemię i umarł na krzyżu Golgoty. Das bedeutet, in ihm ist das ja. A to oznacza, że w Nim jest to wszystko tak. Aber in ihm ist auch das Amen. Ale również w Nim jest również Amen. In seiner Person erfüllt Gott alle diese gemachten Verheißungen zu seiner Herrlichkeit. W Jego osobie Bóg uczynił wszystkie te obietnice ku swojej chwale. Das ist sehr schön, wie das hier vor uns kommt. To jest piękne, jak to przed sobą mamy. Gott zur Herrlichkeit. Bóg, Bogu ku chwale.
Und jetzt kommt etwas, das ich nicht verstehe. I teraz nastaje coś, co ja nie rozumiem. Aber tief beeindruckt bin von der Gnade Gottes. Ale jestem pod wielkim wrażeniem tej łaski Bożej. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Bogu ku chwale przez nas. Gottes Herrlichkeit wird erstrahlen. Boża chwała będzie promieniowała. Wenn der Herr Jesus kommen wird in Herrlichkeit. Gdy Pan Jezus przyjdzie w chwale. Inmitten aller seiner Heiligen. I to w pośrodku wszystkich swoich świętych. Gott verherrlicht seinen Namen durch uns, die wir Sünder waren. Bóg uwielbia swoje imię przez nas, którzy byliśmy kiedyś grzesznikami. Und die er begnadigt hat in dem Geliebten. I których nas On ułaskawił w tym umiłowanym. Und mit diesem Christus sind die Glaubenden fest verbunden. I z tym Chrystusem wszyscy wierzący są mocno połączeni. Und zwar durch den Geist Gottes, der uns gegeben worden ist. A to mianowicie przez Ducha Bożego, który nam został darowany. Wir sind in Vers 21. Jesteśmy teraz w wierszu 21. Der uns aber mit Christus fest verbunden hat. Ten, który nas w Chrystusie mocno utwierdził, czy połączył. Diese Person ist Gott. Tą osobą jest Bóg. Er hat uns mit Christus fest verbunden. On nas z Chrystusem mocno połączył. Und vom, in Vers 22 am Ende sehen wir durch den Geist. A pod koniec 22 wiersza oglądamy, że to stało się przez Ducha. Dieser Geist Gottes wohnt im Glaubenden. Ten Duch Boży mieszka w wierzących. Und zwar als eine Salbung. A to mianowicie jako namaszczenie. Wenn wir 1. Johannes 2 lesen, erkennen wir, gdy przeczytamy w pierwszym liście Jana i poznamy, dass es die Befähigung des Glaubenden ist, Gottes Wort zu verstehen. Że to właśnie wierzący posiadają tą zdolność, aby rozumieć Słowo Boże. Wir können Gottes Wort nur verstehen durch den Geist Gottes. My możemy Słowo Boże rozumieć tylko przez Ducha Bożego. Das ist die Salbung. To jest właśnie to namaszczenie. Er hat uns aber auch versiegelt. On nas również też i zapieczętował. Das bedeutet, dass wir in der Hand Gottes sind für Zeit und Ewigkeit. A to oznacza, że my jesteśmy teraz w ręce Bożej na czas obecny i na wieczność. Dieses Siegel hat Gott durch den Geist auf den Glaubenden gedrückt. I tą pieczęć Bóg odcisnął na wierzącego, na wierzącym. Und er hat gesagt, dieser gehört mir für immer. I powiedział przez to, ten należy do mnie na zawsze. Ich habe manchmal die Geschichte von meiner Jugend erzählt. Czasami opowiadałem historię z mojej młodości. Bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Ja dorastałem w małym gospodarstwie rolnym. Und wenn es Frühling wurde, i gdy była wiosna, dann hat mein Vater, wenn die Heuernte kam, gdy nastały sianokosy, eine neue Gabel und einen neuen Rechen gekauft. To wtedy ojciec kupował nowe grabie i widły. Und weil es damals schon Leute gab, die nicht wussten, was mein und dein ist. A ponieważ już w tamtych czasach bywali na świecie tacy ludzie, którzy nie wiedzieli, co jest moje, a co twoje. Hat er ein Brenneisen genommen. To zawsze ojciec brał takie rozgrzane żelazo. Da stand MB darauf. I na tym to żelazo było w kształcie liter MB. Max Billet. Max Billeter, inicjały. So hieß mein Vater. Tak nazywał się też mój ojciec. Und er nannte mich auch so, damit er das Brenneisen nicht ändern musste. I mnie tak dlatego też nazwał, aby już potem nie musiał zmieniać tych liter inicjałów w tym żelazie do rozgrzewania. Und dann hat er dieses MB gebrannt. I następnie auf diese Werkzeuge.
Następnie on wypalał te dwie literki MB na wszystkich narzędziach drewnianych. Jetzt wussten alle Leute, das gehört meinem Vater. I wszyscy ludzie we wsi wiedzieli, to należy do mojego ojca. Das ist der Charakter der Versiegelung des Geistes Gottes. Taki jest właśnie charakter zapieczętowania Ducha Bożego. Und dann ist der Geist Gottes auch das Pfand oder das Unterpfand. A też Duch Święty jest tym zadatkiem, das für das, was uns versprochen ist in der Zukunft, aby to, co zostało nam przyrzeczone w przyszłości, und das wir noch nicht besitzen, co jeszcze nie posiadamy, es wird zweimal gebraucht, to takie wyrażenie jest dwukrotnie używane. Einmal für den neuen Leib, den wir bekommen, raz w stosunku do nowego ciała, które otrzymamy, und einmal für das Erbe, in das wir eintreten werden. A po drugie w stosunku do dziedzictwa, w którego posiadanie my wejdziemy. I ten Duch Boży został darowany wierzącym. I teraz nasuwa się pytanie, które chciałbym postawić. Pytanie na temat, którego bracia ciągle na nowo mówili. Ich war einmal an einer Konferenz, wo man nicht ganz einig war. I raz pewnego razu byłem na konferencji, na której bracia co do pewnego tematu nie byli zbyt jednomyślni. Die einen Brüder sagten, er wohnt im Leib des Gläubigen. Jedni wierzący bracia mówili, że on mieszka teraz w ciele wierzącego. Die anderen Brüder sagten, nein, er wohnt im Herzen. A inni mówili, nie, on mieszka w sercu. Die Antwort ist, er wohnt in beidem. A odpowiedź jest, on mieszka i w jednym, i w drugim. In 1. Korinther 6 wohnt er im Leib. W pierwszym liście do Koryntian w 6. rozdziale jest napisane, że Duch Święty mieszka w ciele, um den Glaubenden zu heiligen. Aby tego wierzącego uświęcać. Aber hier wird gesagt, er wohnt in unserem Herzen. Ale tutaj jest napisane, że on mieszka w naszym sercu. Um unsere Herzen brennend zu machen für den Herrn Jesus. Aby uczynić nasze serca gorącymi, takimi pałającymi dla naszego Pana. Wir sind so viele, wir glauben und heute Abend beisammen sind. A jak wszyscy tutaj jesteśmy zgromadzeni, czy wierzący tutaj w tej sali, für Zeit und Ewigkeit mit Christus fest verbunden. Jesteśmy na czas obecny, jak i też na całą wieczność, jesteśmy połączeni z Chrystusem. Jakaż cudowna jest to łaska Boża.